Co to było za wydarzenie? 2000 harcerzy spędziło w naszym mieście cudowne chwile. Święto Chorągwi Łódzkiej sprawiło, że Kutno rozwinęło się niczym róża na słońcu. Całe trzydniowe wydarzenie rozpoczęło się późnym popołudniem. Przy ognistej oprawie przywitał druhów prezydent miasta Kutno Zbigniew Burzyński. W imieniu własnym i władz samorządowych miasta witam druhów, harcerzy, instruktorów, witam gości zaproszonych, którzy przyjechali i cieszę się, że tak wielu was przyjechało do naszego miasta. Że jesteście członkami tej wielkiej organizacji, tego ruchu harcerskiego, który w wspaniały sposób kształtuje osobowość i ciało, i ducha. I wiele wartości, które tutaj poznajecie w harcerstwie, przyda się wam w dalszym życiu. Cieszymy się, że właśnie tak wielu przyjechało. Jest to podobno największy zlot harcerzy na naszym województwie. I myślę, że nie będziecie żałować, że te dni spędzicie w Kutnie, poznacie tutaj nasze miasto, które ostatnio od 5 lat mówimy Kutno Miasto Róż. Dlaczego? Zapewne dowiecie się później. Życzę wielu wrażeń niezapomnianych i wszystkiego dobrego na tym waszym święcie harcerskim. Następnego dnia od porannych godzin harcerze wyruszyli w miasto wyznaczonymi trasami, by dotrzeć do szczególnych punktów Kutna. Popołudnie można było spędzić razem z druhami podczas pikniku rodzinnego Kutno Rozkwita. Harcerze i mieszkańcy mogli sprawdzić się w umiejętnościach pożarniczych. Dzieci mogły wziąć udział w konkursie o wiedzy na temat zachowania się w przypadku zagrożenia. Nagrodą były czujniki czadu. Dzisiaj mamy finał akcji edukacyjnej, czadowa edukacja, która realizowana jest w ramach kampanii społecznej ministra spraw wewnętrznych i administracji Czad i ogień, obudź czujność i kręcimy bezpieczeństwo. To są takie dwie kampanie społeczne, a my z tą naszą akcją właśnie wpisujemy się w tą profilaktykę, bo to jest jedna też z dziedzin, która w tej chwili mocno się rozwija w Państwowej Straży Pożarnej. Profilaktyka, prewencja społeczna, to są te rzeczy, na które teraz zwracamy szczególną uwagę. I właśnie jednym z elementów tej profilaktyki jest ta nasza akcja. Akcja edukacyjna. W tym roku ta akcja była skierowana do gimnazjalistów. Tutaj mamy finał, ale wcześniej od kwietnia do czerwca w 15 gimnazjach na terenie naszego powiatu, w każdej z gmin były przeprowadzone zajęcia edukacyjne, które były realizowane zarówno przez nas, jak i też przez harcerzy oraz grupę ratownictwa medycznego z OSP Dąbrowszczak. Razem wspólnie przeprowadzaliśmy takie szkolenia z użyciem też quizu przy wykorzystaniu mediów interaktywnych, także po to, żeby właśnie do gimnazjalistów, do tej specyficznej grupy trafić. I tam właśnie zarówno strażacy, jak i harcerze, jak i ratownicy medyczni prowadzili swoje zajęcia. Pytaj, jesteś sama w domu, poczułaś zapach gazu, co robisz? A. Nie przejmujesz się tym i dalej oglądasz telewizję. B. Sprawdzasz, czy zakręcone są kurki w kuchence, otwierasz okna, aby przewietrzyć mieszkanie, wychodzisz na zewnątrz i powiadamiasz straż pożarną. C. Zapalasz światło, aby sprawdzić, co się dzieje. B. B odpowiedź. Pan komendant? Wielkie brawa! Oczywiście poprawna odpowiedź. Korzystając z możliwości tutaj tego okazji obchodów tego święta, harcerze zaprosili nas tutaj do udziału poprzez zorganizowanie takiego punktu informacyjno-edukacyjnego i skorzystaliśmy z tej możliwości jako przedstawiciele oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia naszej powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej i dlatego właśnie nasze stoisko dotyczy przeważnie profilaktyki uzależnień, alkohol, tytoń, narkotyki dopalacze, rozdajemy materiały, rozmawiamy z osobami, które tu przychodzą, ale również, jeżeli są z dziećmi, dzieci mają możliwość rysowania, malowania, dostają upominki, a my w tym czasie rozmawiamy z dorosłymi, tak? Na temat, jak bardzo szkodliwe są dla zdrowia te wszystkie nałogi. Wszystkie atrakcje, takie jak strzelanie z łuku, przygotowywanie pizzy czy wspinaczka, podsumował koncert zespołu Wszyscy Byliśmy Harcerzami oraz zespołu Koniec Świata, którzy napawali uczestników pikniku pozytywną energią. To ekscytujące popołudnie zostało zakończone pięknym przedstawieniem pokazu sztucznych ogni.